Pierdnęłam ci w ryj. A ty wąchasz mego pierda, a ty gówna moje żyryja, ty leżysz na podłodze, no i wąchasz te słoiki moich pierdów, na które wydałeś ostatnie grosiki. 5000 złotych polskich za moje pierdy płaciłeś, bo musiałeś kupić słoik, gdy na Etsy mnie zobaczyłeś. XD pierdy, kupujesz dupy piosenkarki, bo nie masz kobiety, która by pierdziała ci w ryj, i musisz wąchać moje dupy pierdy. Sranie troje pierdów leży na podłodze, a ty wąchasz je po nodze, bo ci uciekają ze słoika. Dupa piosenkarka ci na ręce sika, a ty się cieszysz nie wiadomo z czego. Zamknij mordę kolego, zesraj się na podłogę i zjedz to. Prędko, jedz, szybko, dupa handmade, pierdy small biznesa otworzyłam, nawet nie minęło 5 minutek, już klienta se zdobyłam stałego, co mi nowego pierda zamawia codziennie, że nie nadążam z wysyłką pierdów na adres klienta o tytule karton pod mostem. Chyba wydał za dużo pieniążków na moje gaziki, no i tak się stało, dupą się zesrało, ale mnie to nie obchodzi, pierd nowy.